Rozpędzona machina magazynowa jest nie do zatrzymania. Kolejny już raport pokazuje, że rynek wynajmu magazynów bije rekordy. Przez pierwsze pół roku wynajęto aż 1 719 000 m2 hal. To o 372 000 m2 więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W pierwszych 6 miesiącach 2017 roku na nowe umowy przypadło aż 1 135 000 m2. Popyt ze strony najemców spotyka się z szybką reakcją deweloperów. W pierwszym półroczu tego roku oddano do użytku ponad 715 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni, a w budowie jest kolejne 1 660 tysięcy metrów, z czego 391 tysięcy metrów powstaje na zasadach spekulacyjnych, czyli bez wcześniej podpisanych umów najmu. Po pierwszym półroczu 2017 roku mamy prawie 12 milionów metrów kwadratowych powierzchni magazynowej na rynku. Czynnik powierzchni niewynajętej jest najniższy od 2007 roku. Ten wskaźnik stopniowo spada od końca 2013 roku do 5,8% na koniec pierwszego półrocza tego roku. Najwięcej wolnej powierzchni jest w Krakowie, aż 10,5%. Z kolei magazynów dostępnych od ręki nie ma na tzw. rynkach wschodzących, czyli np. w Opolu. Stawki czynszów nadal utrzymują się na stabilnym, niskim poziomie, a o utrzymaniu dotychczasowych cen będzie decydowała konkurencja pomiędzy deweloperami. Dane analityków JLL pokazują, że dla najemców i przyszłych klientów rynku magazynowo-przemysłowego to idealny moment na wynajmowanie nowych powierzchni oraz renegocjację warunków zawartych wcześniej umów. Podaż, jak i popyt na hale magazynowo-przemysłowe były w Polsce w pierwszym półroczu 2017 roku większe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Rynek jest w doskonałej formie i na koniec roku możliwe jest pobicie kolejnych rekordów. Wszystkie szczegóły dotyczące rynku magazynowego w Polsce w pierwszym półroczu 2017 roku znajdziecie Państwo w raporcie JLL dostępnym na stronie magazyny.pl.